Ja tak sobie pomyślałam, że zaczniemy w ogóle od tego hasła tego naszego panelu, bo ono jest takie dosyć prowokacyjne, nie? Trochę takie górnolotne, więc czy festiwale mogą zmieniać świat, czy nie mogą? Co myślicie? Może od Magdy zacznę od zewnętrznej. Widziałam właśnie, że zatrzymała się na mnie. To tak krótko powiem, mogą. Myślę, że każde nasze działanie może zmieniać świat. Im jest bardziej przemyślane i im na więcej ludzi mamy wpływ, tym bardziej może zmieniać świat po prostu. Jak na to, dobra, co myślisz? To ja przewrotnie. Wyjdźmy w ogóle z pytania, czy możemy sobie postawić pytanie pod tytułem jak uratować świat. Uważam, że oprócz tego, że kocham Aretę, która napisała książkę o takim tytule, to uważam, że postawienie sobie pytania jak uratować świat jest nietrafne, ponieważ natura się obroni i po prostu pytanie jest, nam się w główkach poprzewracało i tak naprawdę ta natura nas po prostu... może tak, matkę szukasz, ojca szukasz, natury nie oszukasz. Ona sobie świetnie poradzi, jak my będziemy tak niegrzeczni, jak jesteśmy niegrzeczni, to po prostu nas, to się nagrywa. To my sobie nie poradzimy. Wypieprzy nas po prostu, tak, to my ze swojego sobie nie poletka. Więc czy festiwale mogą zmienić coś? Myślę, że mogą, ale to nie jest kwestia zmiany świata, tylko to my musimy się zmienić, że jeżeli chcemy jeszcze tutaj być i dobrze się bawić. Witam prowadzącą, witam wszystkich tutaj uczestników, witam rozmówczynię. Zgodzę się z tobą, jeśli chodzi o samo clue problemu, natomiast jeśli chodzi o sam festiwal jest jakby pewnego rodzaju, w ogóle festiwale muzyczne i rzeczywistość, w której się znajdujemy, ukształtowała pewien system ekonomiczno-polityczny, jaki jest kapitalizm. W zasadzie do tej pory ten kapitalizm oparty na demokracji jest jedyną nam znaną w sumie ustrojem, który powiedzmy jest tak zwanym mniejszym złem. Ale ja w moim odczuciu cały problem ekologii, problem w ogóle świadomości wynika też z tego, że nie odczuwamy skutków naszych działań przez globalizację. Ja pozwolę sobie na bardzo taką radykalną ocenę, ale cóż z tego, że będziemy walczyć z plastikowymi kubkami czy słomkami, pozwolisz, dokończę, kiedy tak naprawdę to jest wytwór systemu, którego nawet nie jesteśmy świadomi, jak działa, ponieważ on jest troszeczkę poza nami. Oczywiście z całym szacunkiem do akcji Słomki, wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić przede wszystkim nad systemem, który obecnie funkcjonuje, który jest już moim zdaniem na wyczerpaniu. Pytanie, kto jest na tyle odważny, żeby to zrobić. Mamy do czynienia niestety z Azją, z krajami arabskimi, które dopiero rozwijają tą świadomość obywatelską, a natomiast gospodarczo są już bardzo mocno rozwinięte. Ja będę bronić, jeśli mogę, ponieważ oczywiście mówimy o psychologii w kontekście tego, że przestańmy liczyć na to, że tylko my jednostki jesteśmy w stanie uratować świat, to wszystko powinno się dziać odgórnie. No nie, to też jest psychologia. Balans, nauczmy się utrzymywać balans. Oczywiście, że odgórne kwestie muszą się dziać i my powinniśmy stawiać presję na odgórne władze, które powinny zmienić to i dbać o środowisko i nam pomagać w dbaniu o środowisko, ale nie oznacza to, że powinniśmy być zwolnieni od jakichkolwiek obowiązków dbania o planetę. Jeśli chodzi o akcję pod tytułem Słomki, to pamiętajmy bez o tym, słomki. Że najważniej, dokładnie, bez Słomki, to najważniejsza w tym momencie dla nas jest edukacja. I myślę sobie, że to był tylko symbol tego, że powinniśmy się dowiedzieć czegoś więcej na temat plastiku. Natomiast to jest tylko i wyłącznie pierwszy etap do kolejnych etapów edukacji i to był tylko i czy symbol pewnej rewolucji. Tak, to znaczy, ja wypowiem kilka słów w obrębie akcji bez Słomki, dlatego że to akcja zrealizowana przez portal, w którym ja pracuję. I super Arety. I Arety. Natomiast po pierwsze, to było ładnych kilka lat temu, w 2018 roku. I wydaje mi się, że też nasza świadomość się bardzo mocno zmieniła przez te 3 lata. To znaczy, te Słomki są symbolem pewnego ruchu, to znaczy to nie jest zamknięty proces. Znaczy ja się zgadzam w dużej mierze z tym, co powiedział Agim, to znaczy, że te rozpoznania problemów muszą być większe, na większą skalę, no ale żeby coś się ruszyło, no to gdzieś trzeba zacząć i to
To była taka akcja, która, no, tak jak Jagna powiedziałaś, z tym symbolem, trochę miała na celu zwrócić uwagę, że istnieje coś w takiej naszej najbliższej rzeczywistości, w tym jak korzystamy z życia, chodzimy do barów, klubów, do restauracji, co jest kompletnie bez sensu, prawda? Czego zamiana jest bardzo łatwa, a wokół tego można było zrobić kampanię edukacyjną, od której gdzieś tam zaczęliśmy mówić: halo, ludzie, zastanówmy się trochę nad naszą codziennością. Nie dlatego, że to załatwia sprawę i jakby, że właśnie zrezygnowanie ze słomek uratuje nas na planecie, bo nas nie uratuje, ale jakby jest jakimś startem do tego, żeby w ogóle refleksyjnie podchodzić i do swoich takich codziennych wyborów, ale też do, nie wiem, wyborów politycznych, do tego, kogo wspieramy i na co się decydujemy. Czy słowem końca waszej debaty, chociaż pewnie ona nie ma końca, moim zdaniem winą jest tutaj chyba największą winą, co łączy i takie... olbrzymie ilości plastiku i ten cały kapitalizm, o którym mówisz, i takie zmiany systemowe, to jest konsumpcjonizm. I ten konsumpcjonizm powinniśmy po prostu zatrzymać. Ja jako rzeczywiście... Ale tego się nie da zatrzymać, możemy to zmniejszyć co najwyżej. Moim zdaniem możemy to jakby w dużej mierze zahamować, no jakby pewnie w ogóle zatrzymać chęci kupowania i posiadania, to jest to, o czym mówiłeś. Ja myślę, że my mamy ciągłą potrzebę potrzebować coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. My swoją wartość siebie powinniśmy budować w oparciu o coś innego niż przedmioty, niż w ogóle jakiś prestiż. My po prostu powinniśmy próbować być sobą najzwyczajniej w świecie i patrzeć na człowieka jako na człowieka, a nie przez pryzmat posiadania. I wydaje mi się, że to jest najistotniejsze. Ja akurat, wy tutaj rozmawialiście o rozwiązaniach systemowych, o akcjach Słomka, to wszystko są fajne i ważne rzeczy. Ja akurat pracuję z hip-hopem, my mamy bardzo młodą grupę odbiorców, znaczy już zaczynamy od 12-11-latków, po 20-kilku czy 30-kilku-latków, bo ja też tam jestem. I no my nie mamy jakby wpływu takiego systemowego. Tych dzieciaków ja nie zainteresuję, mówiąc im o prawie, o zmianach w samorządach. Może nawet akcja Słomka nie będzie dla nich dość przekonująca, jeśli nie będzie kolorowa, fajna i tak dalej. Natomiast rzeczywiście mogę im mówić, żeby nie chcieli posiadać. Mogę szukać innych rozwiązań. Na przykład sami produkujemy mnóstwo merchu. Każda płyta to jest nowy merch, nowy merch. I te dzieciaki kupują nowe bluzy, 200-300 zł. One to wszystko kupują. Możemy tworzyć jakieś targi, żeby oni się wymieniali między sobą, żeby to były ubrania z drugiej ręki. Zachęcać ich do tego. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Ale przede wszystkim artyści. Oni patrzą na artystów jako na autorytety. To są dla nich autorytety. Naprawdę dzieciaki piszczą, krzyczą, miękną im nogi, ludzie zachowują się nieracjonalnie. Ja chciałam trochę właśnie o tej edukacji teraz pogadać, bo tak przygotowując się do rozmowy z wami, to tak się zastanawiałam trochę nad tym, że no kurczę, jednak jest, jak jest festiwal, no to się przyjeżdża na imprezkę, nie? A nie tam, żeby się edukować. Natomiast właśnie zmierzam do tego, jak to robić, bo też mam wrażenie, że częściowo być może sukces dzisiejszego spotkania jest wynikiem tego, że pandemia nas trochę zmieniła, jakby w ogóle formuła dzisiaj festiwalu jest zupełnie inna niż... Zmieniła nasze przyzwyczajenia przede wszystkim. Niż była normalnie, prawda? Nie mamy melanżu od piątku bez endu, no tylko przyjechaliśmy sobie w zasadzie na piknik z muzyką elektroniczną. Natomiast no jak to robić, żeby po pierwsze ludzie przychodzili na te spotkania, albo czy to w ogóle powinny być spotkania, bo może ta edukacja może się odbywać zupełnie nie jako mimochodem w ogóle w inny sposób, a niekoniecznie, że siedzą gadające głowy. Nie wiem, tak rzucam trochę otwarte pytanie, bo jestem ciekawa, co wy myślicie. The Audio River, które jak się do mnie odezwało, że chcą zrobić akcję proekologiczną, to po pierwsze była rozmowa taka. Słuchaj, Jagna, my robimy to. Nie wiem, czy robimy wszystko, przemyśl to, chętnie jesteśmy otwarci na dyskusję i na to, żeby jeszcze się zmienić. To była współpraca i znalezienie jakiejś formy wspólnej na to, jak edukować i przede wszystkim ta Audio River Goes Green nie dzieje się teraz przez dwa dni festiwalowe, tylko cały rok wam puszowaliśmy różne informacje w różnych tematach ekologicznych i no, Audio River wzięło to na swoje bary i ja wzięłam na swoje bary, że przez rok tłukliśmy różne tematy i to było super ciekawe. Na szczęście, jeżeli ktoś się jeszcze nie oglądał albo nie słuchał podcastów, to zawsze można do nich wrócić. One wiszą w sieci. W zasadzie wyczerpałaś temat, bo w pełni się z tobą zgadzam, jeśli chodzi o jakby siłę brandu, który można wykorzystać na własną, no, do własnych działań edukacyjnych zgodnie ze swoim światopoglądem. Natomiast to, co dla mnie też istotne, że jeszcze kilka lat temu nie było w ogóle tego typu debat, te festiwale, i to jest jakby trochę zarzut do mnie jako artysty i wielu moich kolegów,
Scena klubowa, pomijając aspekt muzyczny, który jest dla mnie bardzo istotny, ponieważ kocham muzykę, to jest rzecz, która w ten sposób staram się komunikować z publicznością, ale jak hip-hop ma na przykład ogromny przywilej komunikacji werbalnej, tak na przykład muzyka klubowa jest muzyką, która niesie pewnego rodzaju czy też euforię, czy melancholię, czy poczucie, nie wiem, tęsknoty. Każdy ma swój indywidualny sposób interpretowania twórczości danego artysty. To, czego ja bym sobie życzył jako artysta i w ogóle scenie klubowej, większego zaangażowania, ponieważ mam wrażenie, że nasza twórczość jest bardzo mocno oderwana od tego, co się dzieje obecnie na świecie, a czasy hedonizmu, powiedzmy, się już skończyły. Powinniśmy być bardziej zaktywizowani. Oczywiście nie może to być sztuczne, nachalne i śmieszne, bo musi wynikać jakby z potrzeb artysty, jego pomysłu, sposobu komunikowania się. Ja na ten moment takiego pomysłu nie mam, ale czuję ogromny dyskomfort, że tego nie robię. Tych odpowiedzi, na które można sobie, tych pytań, na które można sobie udzielić różne odpowiedzi, właśnie tworząc wydarzenie, jest cała masa, nie? No bo tak chwyciliśmy się tej ekologii, prawda? Ale tak naprawdę jest dużo też innych takich kwestii, no nie? Czyli na przykład, no nie wiem, związanych na przykład z równością, nie? I obecnością kobiet. No a fajny mamy panel, bo akurat my jesteśmy trzy, więc tutaj parytet jest wręcz nawet nie zachowany w drugą stronę. Ale wydaje mi się, że ta edukacja też się może odbywać właśnie w takim jakby tle, czyli jak jest line-up skonstruowany, prawda? No właśnie jakie są te marki wspierające, jaka jest w ogóle polityka gdzieś tam tego organizatora na różnych poziomach i komunikując ją, że to robi na przykład, albo właśnie, że czegoś nie robi. Trochę się zaczepię o te kobiety, bo mam wrażenie, że to jest na przykład duże wyzwanie dla organizowania właśnie festiwali zarówno muzyki klubowej, jak i hip-hopowej, przynajmniej w Polsce, bo niestety są te line-upy zdominowane przez mężczyzn. No, jest trochę tak, że... Nie do końca się z tobą zgodzę, bo to na przestrzeni ostatnich 2-3 lat się bardzo zmienia i ten parytet jakby... No i zresztą powiem ci szczerze, że na przykład scenie techno, którą ja reprezentuję, bardzo na korzyść oczywiście płci żeńskiej, to się zmienia i mnóstwo uzdolnionych, wspaniałych kobiet, które po prostu dostarczają, no, mówiąc tak kolokwialnie, wysokiej jakościowo muzyki. No, i to się bardzo zmieniło na przestrzeni 5-6 lat, powiedziałbym. Ja tak przynajmniej obserwuję. Nie, no ja nie kwestionuję, że one są i tworzą, tylko że po prostu wciąż mam wrażenie, że są mniej widoczne i jest ich mniej. Życzyłbym sobie tego świata muzycznego, gdzie parytet już nie będzie miał znaczenia, tylko będzie miał znaczenie tylko i wyłącznie jakość, niezależnie od płci. Właśnie, i to będzie jedyną szczerą jakby... Jakby parytet, ja w ogóle nie jestem zwolenniczką parytetów. Jakość powinna oczywiście, być zdecydowanie wyznacznikiem, a nie jakieś prawo ustalone odgórnie. Po prostu dokładnie tak. Dobre jakościowo produkty i w kontekście muzyki, i w kontekście wszystkiego innego, tym powinniśmy się kierować jakością. Absolutnie się z tym zgadzam. A nie płcią. Ale to, co często mówią nasi raperzy, pytani w wywiadach, to pewnie jest właśnie bardziej kwestia gustu. Mało jest dobrych polskich raperek. Moi koledzy, artyści mówią, że oni nie znają dobrych polskich raperek, po prostu. Pewnie to jest, tak jak mówię, kwestia gustu, a nie kwestia tego, czy to są kobiety, czy mężczyźni, bo akurat szacunku do kobiet, przynajmniej wytwórni, z którą ja współpracuję, jakby nie brakuje. Wydaje mi się, że ten problem jest znacznie, znacznie głębszy niż tylko line-up czy parytety. Muszą być, nie wiem, 30% kobiet w line-upie, to muszą być kobiety. To nie rozwiąże problemu. Problem jest znacznie głębiej. My stworzyliśmy inicjatywę SBM Girls, która ma skupiać dziewczyny i nie dziewczyny rapujące, nie dziewczyny, które robią muzykę, tylko dziewczyny skoncentrowane gdzieś wokół hip-hopu i po prostu budzić w nich zajawkę. My z nimi rozmawiamy, co robią, co mogą zrobić, jak się czują. Co się okazuje? W ogóle według badań polskie nastolatki najgorzej się czują z sobą samą. To jest po prostu fatalne. Tu jest problem, a nie w tym, że na scenach nie ma kobiet. My musimy zmienić coś w szkołach, my musimy zmienić coś w sobie, my musimy zmienić coś w wychowaniu. Tu nie chodzi o to, żeby tworzyć taki sztuczny parytet, prawda? Tylko po prostu mam wrażenie, że to jest trochę tak jak z kobietami i technologią, no nie? Że gdzieś w tej socjalizacji, w tym sposobie wychowywania jest jakiś taki moment, w którym dziewczynki po prostu gdzieś tam rezygnują z pewnych tematów i się ich obawiają, prawda? Albo nie czują się okej w tym towarzystwie. I bardziej chodziło mi trochę o takie właśnie gdzieś tam zmienianie komunikatu, zmienianie jakiegoś tam nastawienia. Chciałam jeszcze zapytać, czy pojawiły się jakieś pytania albo refleksje, albo głos z publiczności, ktoś się z czymś nie zgadza albo zgadza? Ja chyba muszę. O, super, to poproszę.
No ja już tak nie chciałam wkładać kija w mrowisko, ale jednak chyba muszę się odnieść do tego, o czym mówiliście w kontekście parytetów, bo myślę, że wszyscy chcielibyśmy i chciałybyśmy takiego świata, w którym to jakość, to nasz, nie wiem, to, co sobą reprezentujemy, sprawia, że ktoś nas zauważa, ktoś nas zaprasza gdzieś, czy to jest scena muzyczna, czy filmowa, czy teatralna. No ale tak nie jest. To jest mówienie o tym, że parytety są nieważne i nieważne jest to, czy są kobiety w line-upach, czy nie. To jest tak jak takie myślenie, jakbyśmy powiedzieli, no nie róbmy nic z tą ekologią, bo samo to się zdarzy, w końcu to kiedyś przyjdzie. Nie, to nie przyjdzie. I wszystkie działania, o których Magda mówiłaś, dla młodych dziewczyn, no to jest wszystko super, ale myślę, że nic nie ma takiej siły dla młodej dziewczyny, jak to, że ona zobaczy na scenie raperkę. Mi się wydaje, że z tym, że też to hasło z tymi parytetami to chyba nie do końca chodziło o to, żeby nie działać na rzecz tych wszystkich rzeczy, o których mówisz, tylko że czasami w niektórych sytuacjach jest tak, że taki sztuczny parytet, w sensie taki must po prostu, akurat w przypadku wydarzeń artystycznych, jest rzeczywiście trudny do zrobienia. Natomiast to, dlaczego jest trudny do zrobienia, wynika moim zdaniem z tego, o czym mówiłam wcześniej, czyli z tego, że jest zbyt mało takiej przestrzeni, która by sprawiła, żeby też te kobiety gdzieś przyszły, prawda, i się pojawiły. Czyli nie to, że wyciągasz gdzieś tam sztucznie i szukasz, o Jezu, czy znamy jakąś kobietę, bo to trochę nie o to chodzi, nie? Tylko żeby był taki przekaz i taki komunikat, że no nie wiem, są właśnie DJ-ki, raperki czy coś, one nie wiem, mówią, przychodzą, robią to fajnie i jakby... To działa w obie strony. Ja dodam, że mam wrażenie, że to, o czym mówisz, i też mam rozdarte serce, i też absolutnie rozumiem, co mówisz, ale mam wrażenie, że to jest stan faktyczny, a żeby tego stanu faktycznego nie było, albo żeby go zmienić, to trzeba zrobić to, co Magda mówiła, czyli wzmacniać kobiety od podstaw. To, że tam one będą na line-upie, one wejdą w ten line-up i będą jeszcze silniejsze, jeżeli u podstaw będziemy je wzmacniać. Jasne, ja się tu absolutnie z wami zgadzam i też często jestem rozdarta, jeśli chodzi o ten temat, ale będę się upierać, że jednak wprowadzanie jakiegoś parytetu jest ważne. Przykładem są chociażby Oscary. To nie znaczy, że nie mamy na świecie świetnych reżyserek, bo jest ich mnóstwo, ale dotąd rzadko dostawały te nagrody. I to nie jest kwestia jakiegoś sztucznego wyciągania, to jest kwestia tego, że no nie bierzemy osoby, nie bierzemy reżyserów, pięciu, którzy nam przychodzą od razu do głowy, tylko musimy troszeczkę bardziej poszukać i te reżyserki znajdziemy. Myślę, że z muzyką jest podobnie. Dzięki. Tylko wiesz, to akurat ten temat Oscarów jest bardziej skomplikowany, bo jak się wczytać w ten regulamin, który notabene jeszcze nie obowiązuje, on będzie obowiązywał od nowych edycji, jest bardzo ciekawie napisany i on też został w wielu mediach przedstawiony w bardzo dużym uproszczeniu, bo on właśnie nie stawia na taki prosty parytet, który wydaje mi się, że właśnie ten prosty parytet my tutaj trochę skrytykowaliśmy, czyli taki, że teraz w nagrodzonych ma być, nie wiem, 50% tego 5%. Nie, to chodzi o jakby całą budowę ekip filmowych, całą konstrukcję tematyczną filmów. To nie jest o tym, że ma być reżyserka, prawda? Tylko, że na przykład, nie wiem, pojawiają się w obsadzie osoby i to jest właśnie chyba w jakiś ładny tak, albo zgrabny sposób podsumowanie tego, co ja mówię o tym zmienianiu tego klimatu, nastawienia, jakby sposobu funkcjonowania pewnej sytuacji, pewnej branży. Czyli nie to, że finalnie gdzieś się ma pojawić porówno, tylko że ta branża ma się zmieniać tak, żeby sukcesywnie, naturalnie mogły tam pojawiać się te talenty, no tak, te myślę, osoby, które chodzi. Reprezentują różne grupy. I to jest właśnie znowu, trochę zatoczyliśmy koło, o tej technologii, tej konstrukcji w ogóle budowania no, jakichkolwiek wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, że musimy zacząć właśnie gdzieś od tego zaplecza trochę i finalnie to nas pewnie doprowadzi za jakiś czas do tego, że jednak ta panorama, powiedzmy, później będzie trochę bardziej wyrównana. Czy jeszcze mamy jakieś głosy? A już nie. No to co? Chyba możemy iść się bawić. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Moimi gośćmi była Magda Dubrawska, Jagna Niedzielska i Agim.